W hotelu St. George, nieopodal Kudowy Zdroju Wstrążnej, odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt unijny Jesteśmy Bezpieczni. W konferencji udział wzięli policjanci z Polski i z Czech. Konferencję poprowadził komendant powiatowy policji w Kłodzku, młodszy inspektor Andrzej Sidorowicz-Radzikowski, wraz z komendantem powiatowym policji w Nachodzie, pułkownikiem Dawidem Fulką. Dzisiaj mamy przyjemność kończyć projekt unijny Jesteśmy Bezpieczni. Jest to projekt realizowany w ramach współpracy transgranicznej pomiędzy polską policją, policją czeską przy wsparciu Euroregionu Glacensis. Całkowita wartość projektu to jest 27 tysięcy euro. Kluczowym przy wsparciu 23 tysięcy euro ze strony Unii Europejskiej. Kluczowym punktem i kluczowym elementem naszego projektu było złożenie i wydrukowanie procedur pierwszej pomocy, procedur medycznych dla policjantów. To jest zadanie, na które ja osobiście jako kierownik jednostki czekałem wiele lat. Dzięki wsparciu partnerów czeskich, ale też Unii Europejskiej wypracowaliśmy te procedury. Jest to 25 prostych, przejrzystych procedur medycznych, które pomogą policjantom zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej, bo procedury są wydane w dwóch językach, realizować na najtrudniejsze zdarzenia o charakterze urazów, postrzały, uduszenia, zadławienia, utonięcia. Takie właśnie przypadki pomogą nam obsłużyć nasze nowe procedury medyczne. Współpraca czeskiej a polskiej policji jest dla nas bardzo ważna. Vzhledem k tomu, že přicházíme dennodenně do styku s pachateli a ty nerozlišují státní hranice. Spolupráce pro nás s kolegy z klodské policie je důležitá hlavně při řešení dopravy na hlavní silnici 1/33 mezi Hradcem Královem a Kudovou a až Klockem, kde v Náchodě a na druhé straně hranice v Kudově provádíme společné hlídky. Společné hlídky policistů českých a polských v jednom vozidle. Cieszę się, że w Kudowie gościmy funkcjonariuszy z Republiki Czeskiej i policjantów polskich. Gratulowałem wspólnych działań funkcjonariuszom i polskim, i czeskim. Cieszę się, że owocem tego spotkania, tego projektu, tej dzisiejszej konferencji są wspólne procedury wypracowane przez stronę polską i czeską. Akurat te procedury będą służyły poprawie bezpieczeństwa medycznego, mają skoordynować pewne wspólne działania tutaj na pograniczu strony polskiej i strony czeskiej. W trakcie spotkania komendanci policji z Nachodu i Kłodzka nagrodzili dzieci z Polski i Czech, laureatów konkursu plastycznego. Chcieliśmy zmusić poprzez zabawę do myślenia o bezpiecznym zachowaniu na drodze, do szkoły, do domu, na zabawy. I taka była nazwa projektu. Jesteśmy bezpieczni. Dzieci w ramach takiego wyrazu artystycznego przygotowały 280 różnych prac. My z tych prac wybraliśmy 20 nagrodzonych, 10 polskich, 10 czeskich i w ramach właśnie projektu sprezentowaliśmy im dzisiaj kaski rowerowe, odblaskowe, takie przyczepy odblaskowe na odzież. Taka wartość dodana dla dzieci z naszego projektu. Po konferencji odbył się pokaz międzynarodowego pościgu transgranicznego, w którym brały udział służby specjalne policji z Czech i z Polski. Integralną częścią tego pościgu będzie wymiana ognia pomiędzy uciekającymi ze strony czeskich bandytami, a policją polską i czeską. Będą ranni, w związku z tym trzeba będzie wykorzystać nasze procedury i nowo zakupione torby medyczne. Też w ramach projektu unijnego w tamtym roku policja dolnośląska wzbogaciła się o mobilne centrum dowodzenia. To jest wóz w pełni dyspozycyjny, posiadający wielokamerowe centrum monitoringu. Służy nam to oczywiście do obsługi zdarzeń, ale także do celów szkoleniowych. Dzisiaj wykorzystujemy do celów szkoleniowych. Jest to centrum, które posiada, tak jak powiedziałem, pełny mapping, pełny monitoring. Będziemy wykorzystywali dzisiaj do nagrania naszych ćwiczeń, po to, żeby wykorzystywać dalej w procesie doskonalenia, ale też chcemy pokazać taki sprzęt naszemu społeczeństwu. To jest drugi projekt. Rok wcześniej realizowaliśmy projekt z jednostką w Ustii nad Orlicą. W tym roku realizujemy projekt z jednostką w Nachodzie. W przyszłym roku chcemy realizować projekt z jednostką w Jeseniku.